Cześć wszystkim, wilgotny głupik z tej strony. W tym filmie chciałem wam trochę powiedzieć, jaką sobie tutaj obsadę wymyśliłem na to akwarium. Omówię, co tutaj jest i mniej więcej ile czego. I pokażę wam na koniec jeszcze, jak wcinają tabletkę Vitabin moje narybki głupika, które to właśnie głupikom, szczerze, tabletkę Vitabin Tropicala uwielbiam dawać. Czy to narybkom, czy to rybkom dorosłym. A więc co tutaj mamy? Jak widzieliście w filmie wczoraj, kiedy dziękowałem i nadal dziękuję wam serdecznie za 1000 subskrypcji, no to widzieliście, że tam w worku na filtrze były rybki nowe w worku. Ja je tu wpuściłem i mamy 8 sztuk razborki klinowej i około gdzieś, myślę, 13-14 neonów, łącznie oczywiście z neonkiem czerwonym, a cała reszta to neony Innesa. Jakby ktoś nie wiedział, to różnią się tym, że neon Innesa ma pasek do połowy brzucha, a czerwony ma cały brzuch czerwony. Oprócz tego mamy jeszcze dwa kiryski spiżowe, dwa kiryski pandy i trzy kiryski pstre. I jednego piskora kuchle, z którym się nie widuje często. On w tym gąszczu siedzi i tam jest cała obsada tego akwarium. Myślę, że fajni lokatorzy do tego akwarium. Naprawdę wydałem te miedziki i jest spokój. Ryby odstresowane, na luzie widać. I zauważyłem, że u mnie przynajmniej jest, że razbory są bardziej stadne, bardziej ławicowe niż neony. Zobaczcie, jak razbory pływają za sobą, a neony tak każdy sobie w swoją stronę. A razborki się tak w takiej kupie trzymają. Bardzo fajnie to wygląda. Także niby neony też ławicowe, ale bardziej widać, że przynajmniej u mnie tak jest, że bardziej się razbory tej ławicy naprawdę tego pływania w stadzie trzymają. A teraz jeszcze coś wam pokażę przy innym akwarium. Także przenosimy kadr. A tutaj na rybek głupika dostał właśnie tabletkę Tropicala roślinną Vitabin. Uwielbiam rybkom to dawać. Rybki kochają tą tabletkę, zarówno na rybki, jak i dorosłe. I tak faktycznie, jak mówił pan Wiesław Smurzyński Marko, pozdrawiam go serdecznie. Rybkom robię podmianki wody co tydzień. We wszystkich akwariach, w których mam ryby, robię podmianki co tydzień. I rybki fajnie rosną, ładnie wyglądają, szybciej rosną. No i naprawdę zauważyłem też, że jest wszystko super. Także taką tabletkę Vitabinu jeszcze powiem, że można sobie przełamać na ćwiartkę, na pół. Także niekoniecznie musimy dać całą, tylko możemy na taką porcyjkę ją podzielić, mniejszą, którą możemy rybkom dać. Także na tyle w tym filmie. Do usłyszenia i cześć.